Piątek, 2 sierpnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Kilka dni temu informowaliśmy o tragicznym wypadku mieszkanki Kłobucka, która na wakacjach w Tadżykistanie doznała bardzo poważnego urazu. Lokalny kierowca, który wiózł Polaków w górach, prawdopodobnie zsunął się z drogi i kilkukrotnie dachował. Po interwencji rodziny, posłów, ministra, a także lokalnych mediów oraz ludzi dobrej woli, którzy wsparli zbiórkę na jej leczenie, udało się dzisiaj dziewczynę przetransportować do Polski. Karolina Komada. To nie jest jeszcze happy end, ale ogromny krok w jego kierunku na pewno. Po nieszczęśliwym wypadku w Tadżykistanie Klaudia Krysiak wróciła do Polski. Około godziny 7.30 wylądowali na płycie lotniska. Chwilę potem podkołowali w miejsce, gdzie czekały już na nich dwa ambulansy pogotowia. Na kilka minut po wylądowaniu najpierw wyszedł wujek dziewczyny, miał zabandażowaną rękę, z tego już było widać tak z daleka, ale szedł o własnych siłach. Sama Klaudia była wywieziona, najpierw wyniesiona, a później wywieziona czy przewieziona do samochodu na noszach. W sprawę 24-latki od początku zaangażowała się redakcja lokalnego portalu klobucka.pl. To oni pierwsi poinformowali o pilnej potrzebie transportu medycznego do Polski. Klaudia rozmawiała z rodzicami. Klaudia jest świadoma pomimo bólu, zmęczenia całą podróżą. Rozmawiała z nimi już wczoraj, także już mieliśmy taką, nazwijmy to, pierwszy taki pierwiastek nadziei. Natomiast dzisiaj w momencie, kiedy dotarła do szpitala, do Sosnowca, ponownie rozmawiała przez chwilę z rodzicami, a następnie została zabrana na szczegółową diagnostykę. Przed Klaudią jednak jeszcze długa droga do pełnej sprawności. Obrażenia, jakich doznała w wyniku tragicznego wypadku w Tadżykistanie, wymagają pobytu w szpitalu. Według pierwszych dokumentów medycznych dziewczyna doznała urazu czaszkowo-kręgowego, wstrząsu mózgu, złamania trzonu kręgu piersiowego z uciskiem rdzenia kręgowego oraz wstrząsu kręgosłupa pierwszego stopnia. Obecnie dziewczyna przebywa w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Sosnowcu. Pacjentka dzisiaj w godzinach porannych trafiła do naszego szpitala na szpitalny oddział ratunkowy. Tam przeszła pełną diagnostykę wraz z badaniami obrazowymi. W tym momencie lekarze podjęli decyzję o tym, że zostanie ona przekazana na kliniczny oddział chirurgii ortopedyczno-urazowej, gdzie zostaną podjęte dalsze decyzje o jej leczeniu, czy to operacyjnym, czy zachowawczym. Leczenie może być długie i kosztowne, dlatego bliscy Klaudii założyli zbiórkę pieniędzy na zrzutce.pl na pokrycie kosztów transportu medycznego, a także leczenie dziewczyny. No i wróciły. Zmęczone, ale szczęśliwe. Z tarczą, a nie na tarczy, no i z medalem. Z dumą zaprezentowała go podczas dzisiejszego spotkania w macierzystym klubie AZS AWF Katowice Martyna Swatowska-Węglarczyk. Wczoraj do podrybnickich stanowic wróciła Alicja Klasik. Po wtorkowym zwycięstwie w szpadzie brązowe medalistki Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zamierzają teraz chwilę odpocząć. Magda Sincewicz. To właśnie tu, w rodzinnych stanowicach koło Czerwionki Leszczyn, odpoczywa dzisiaj jedna z brązowych medalistek, Alicja Klasik. Jak przyznają jej bliscy, po wczorajszym późnym powrocie regeneruje siły po heroicznej pracy, którą wykonała wraz z pozostałymi szpadzistkami. Oni sami wciąż przeżywają te chwile. My jako rodzice, no na pewno było wielkie wzruszenie, gdzieś tam i łzy. No i ta radość, tak, no bo Alicja trenuje tą przedmiarkę już 12 lat, w zasadzie w małej miejscowości, tutaj pochodzi ze Stanowic, trenuje w Rybniku. Ten cały pobyt w Paryżu, to dla niej, no to był taki obowiązek i praca, tak, no skupiła się w 100% na walkach, na przygotowaniu do nich. Bo efekt, który osiągnęły wspólnie w Paryżu, to wynik wieloletniej pracy wielu osób. To najważniejsze dla sportowców osiągnięcie. Nie oznacza jednak, że nie mają w planach kolejnych. Paryż był moim długofalowym celem od paru dobrych lat i teraz właśnie chciałabym się móc nacieszyć z tego osiągnięcia. I później, kiedy już odpocznę, kiedy będę miała siły na to, żeby rozpocząć i stawiać sobie nowe cele, to wtedy na pewno jakiś sportowy sobie znajdę. Doskonale wiedzą o tym rodzice, którzy od samego początku ją wspierali. Emocje, jeszcze raz emocje. To przez lata przyzwyczajamy się do tego, że te emocje rosną. To rzeczywiście u Martyny jest, można powiedzieć, książkowo, tak jak tu było powiedziane, że zaczynając od młodzieżowca, młodzika, juniora starszego, młodzieżowca, seniora,
ta skala, ten poziom za każdym razem się podnosił, ale to, co się wydarzyło teraz, no przebiło wszelkie emocje i Mistrzostw Świata, i Europy, i Uniwersytet. Jest cierpliwa, ale jest bardzo konsekwentna. W tym, co sobie zaplanuje, realizuje to w 100%. Także jest no fantastyczna i jesteśmy bardzo dumni z córki. Nie tylko oni, a cała. Chirurgia ogólna i urazowa, neurologia i pediatria. To właśnie na tych oddziałach najczęściej brakuje kadry. Szpitale są przez to zmuszane do zawieszenia działalności lub jej zamknięcia. Od początku roku dotyczy to aż 20 placówek w województwie śląskim. Niebawem dołączy do nich szpital w Tarnowskich Górach. Na początku roku informowaliśmy o sytuacji oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Bytomiu, miesiąc temu o pediatrii w Rydutowach. Jednak szpitali, które borykają się z podobnymi problemami, jest znacznie więcej. Niestety za kilkanaście dni będzie to dotyczyło także placówki z Tarnowskich Gór. Od 17 sierpnia już na ten oddział nie będziemy przyjmowali pacjentów w trybie planowym oraz w trybie pilnym. Od 1 września do 30 września ten oddział będzie zawieszony. W tym czasie uruchamiamy nasz wewnętrzny transport szpitalny, żeby pacjentów nie zostawić i zapewnić ciągłość świadczeń medycznych. Będziemy pacjentów w razie konieczności transportowali do jednostki w Piekarach Śląskich, z którą mamy podpisane porozumienie. Porozumieć pragną się też zarządzający szpitalem, dlatego dokładają wszelkich starań, by od października przywrócić działalność chirurgii. Jeżeli sytuacja jest taka, że faktycznie nie ma personelu, no to najczęściej właśnie szpitale zwracają się do oddziału wojewódzkiego, jak również do urzędu wojewódzkiego z prośbą o przerwę w udzielaniu świadczeń. W tym momencie oddział szpital poszukuje nowy personel, który mógłby właśnie podołać dalszej pracy. Najczęściej jest to okres do 3 miesięcy, maksymalnie do 6 miesięcy taka przerwa może mieć miejsce. Natomiast no, każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Do NFZ-u należy wydanie opinii, która przekazywana jest później do Urzędu Wojewódzkiego. Ostateczna decyzja należy do wojewody. Zgodnie z przepisami ustawy, faktycznie podmioty lecznicze posiadające możliwość stacjonarnej opieki medycznej i posiadające równocześnie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą zaprzestać działalności leczniczej z różnych powodów. Między innymi głównym powodem w ostatnich miesiącach jest brak kadry lekarskiej. Z 20 przypadków od końca zeszłego roku aż 16 dotyczy personelu. W pozostałych miejscach oddziały zostały zawieszone ze względu na trwające prace remontowe. Wkrótce powinniśmy się dowiedzieć, kto wybuduje Centrum Himalajzmu imienia Kukuczki w Katowicach. Miasto otworzyło już oferty przetargowe, a zainteresowanie budową jest bardzo duże. Co znajdzie się w centrum i ile będzie ono kosztowało? O tym Paweł Jędrusik. Ten mural w katowickich Bogucicach przypomina mieszkańcom o Jerzym Kukuczce. W końcu to tu urodził się i wychował najwybitniejszy polski himalaista. No był wybitnym himalaistą, no. Zasłużył się tutaj dla Katowic. Ale wkrótce o tej wybitnej postaci przypominać ma także Centrum Himalajzmu imienia Kukuczki, które powstanie właśnie u zbiegu ulic Markiewki i Katowickiej. Bardzo fajnie, bo to jest osiedle Kukuczki, no to będzie się super wiązać jednak, prawda? Cała historia tutaj z osiedlem, ludzie więcej poznają, osobowość tak wspaniałą. Bardzo dobry pomysł. Bardzo. Cieszę się bardzo. O planach budowy miasto informowało już kilkukrotnie. Teraz nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę obiektu. Wpłynęło 16 ofert. Tych 7 z ofert mieści się w tej zarezerwowanej kwocie. Teraz komisja przetargowa będzie analizowała te oferty. Następnie wybierze firmę i najkorzystniejszą ofertę. Po podpisaniu umowy ta firma będzie miała 22 miesiące na wybudowanie tego obiektu. Miasto na ten cel chce przeznaczyć 56,5 miliona złotych. To jednak nie ma być tylko wspomnienie wybitnego himalaisty, a obiekt z licznymi atrakcjami. Znajdą się tu m.in. wysoka na 18 metrów ścianka wspinaczkowa, interaktywne ściany projekcyjne czy grota śnieżna. Przede wszystkim taką największą gratką dla osób, które interesują się postacią Jerzego Kukuczki, będzie to, że zostanie tam odtworzone jego mieszkanie. Także odwiedzający będą mogli troszeczkę wejść w jego świat, zobaczyć, jak taka jego codzienność mogła wyglądać.
Poza tym będą tam 4 wystawy. Będą one poświęcone m.in. historii eksploracji Himalajów, polskim wyprawom. Ale miastu zależy na tym, aby nie był to obiekt jak typowe muzeum. Chodzi m.in. o to, żeby przyciągnąć młodych ludzi. W grupie doradczej jest m.in. Krzysztof Wielicki. To centrum powinno spełniać bardzo dużą rolę edukacyjną dla młodzieży, dla dzieci, żeby pokazać historię, tą złotą dekadę polskiego alpinizmu, etc. Złotą, bo Kukuczka na zdobycie wszystkich 14 ośmiotysięczników potrzebował 8 lat. Zginął w 1989 roku podczas wejścia na lotce. Co może uratować od mandatu? Hasło: kibice Zagłębia Sosnowiec jeżdżą za darmo. Od sierpnia ma ono moc prawną na całym obszarze działania ZTM. Przejazdy są legalne bez konieczności zakupu biletu co najmniej do czerwca przyszłego roku. Są jednak pewne warunki. Fani Zagłębia Sosnowiec będą mogli jeździć naszą komunikacją miejską bezpłatnie pod jednym warunkiem. Ważne, żeby w czasie przejazdu autobusem, tramwajem lub trolejbusem mieć ważny bilet na mecz lub kartę kibica. Co istotne, z tej oferty kibice Zagłębia będą mogli korzystać w dniach meczowych, kiedy to ich klub gra mecze domowe i o wyznaczonych godzinach. Każdorazowo przed takim meczem będziemy publikować informacje na naszej stronie internetowej o uaktywnieniu tej oferty oraz godzinach ich obowiązywania. Jest to kontynuacja współpracy z Zagłębiem Sosnowiec. W poprzednim sezonie kibice również mogli skorzystać z tej oferty. W poprzednich latach taka oferta była dostępna dla fanów Piasta Gliwice. Grasz i śpiewasz, a nie masz gdzie się pokazać i pochwalić swoim talentem. W Katowicach rusza Wolna Scena. To kontener zasilany panelami słonecznymi, gdzie można za darmo występować i dawać koncerty. Dziś przy Galerii Katowickiej można było usłyszeć pierwszych odważnych. Czy to nowe gwiazdy? Sprawdzał Paweł Jędrusik. Noszę głowę wśród chmur, bo chciało jej się nieba. Artyści uliczni czy performerzy mają nowe miejsce w Katowicach, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość. To Wolna Scena, przygotowana przez Galerię Katowicką. Fajnie, że jest taka okazja, bo rynek, że tak powiem, zawodowych śpiewaków jest dosyć hermetyczny i jak się nie ma swoich zasięgów w jakichś większych mediach, to każda okazja, żeby pokazać się przed ludzkością, jest super. Bardzo mi się to podoba. Uważam, że jest to fajne wsparcie dla muzyków ulicznych, mniej ulicznych. Myślę, że jest to super, że będzie takie miejsce, gdzie pod zadaszonym jakby w zadaszonym miejscu będzie można wystąpić, jeszcze w takim centralnym jakby miejscu w Katowicach. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajne. Cała scena jest zasilana panelami fotowoltaicznymi. W piątek i w sobotę wystąpią tu znani artyści uliczni, m.in. Mariusz Goli. Ale zgłosić może się każdy, kto tylko ma talent muzyczny. Wystarczy wejść na stronę internetową Galerii Katowickiej i w zakładce Wolna Scena zarezerwować pasujący, dogodny dla siebie termin. Instalacja nie jest tymczasowa, a wkrótce odbędą się tu kolejne wydarzenia. Taki był piątek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.